Zestaw posiadany w naszej ofercie wysłany w pudełku oraz wytrzymałej walizce. Cały komplet składa się natomiast z oryginalnej instrukcji obsługi w języku angielskim, drygą mailową natomiast wysłany w pełni przetłumaczoną instrukcję obsługi w języku polskim. 4 baterie typu AA o mocy 1,5 V. Miernik dźwięku, zwany również decybelomierzem lub też sonometrem, gąbkę wytłumiającą dźwięki z otoczenia oraz kabel od zasilacza. Samo urządzenie posiada kilka przycisków, m.in. włącznik, wyłącznik zasilania. Kolejnym przyciskiem jest level, który służy do wybierania zakresu pomiarowego. Składa się on z dwóch klawiszów, górnym oraz oczywiście dolnym. Aktualny zakres można odczytać na końcach skali analogowej. Jeśli aktualny pomiar jest poniżej ustawionego zakresu na wyświetlaczu, pojawia się napis under, a jeśli jest wyższy, napis over. Przycisk fast slow przeznaczony jest do zmiany czasu próbkowania. Przy każdym kolejnym przyciśnięciu klawisza zmieniamy tryb. Przyciskiem AC wybieramy charakterystykę korekcji. Tryb A należy stosować do pomiaru natężenia hałasu, natomiast tryb C do pomiaru dźwięków generowanych przez urządzenie mechaniczne. Klawisz Max pozwala urządzeniu zapamiętać maksymalne wskazania pomiaru.